Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu wody, ryby, raki oraz skorpiony na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin, czyli na 5, 6 wrzesień. No i 6 wrzesień, czyli jakby rozpoczęcie tej sytuacji, w której, tak jak wspominałam, już wszystkie osoby, które zamówią czytanie prywatne w dniach od 6 do 9 września, witam 20% rabatem, a teraz przechodzę do rzeczy i zaczynam od ryb. Moje drogie ryby, co dla Was? Następnie nie będą raczki, a później skorpiony. Dobra, ryby, zaczynamy. Okej, jesteście gotowi, żeby wskoczyć w coś od początku, ale też może to być wzrost wiary w was, optymizmu. Może chcecie podążyć za jakimś marzeniem, może jakieś niespodziewane propozycje do was wpadną, wam wpadną, ale moim zdaniem po jakimś spadku formy bardziej, tak bym to nazwała, możecie mieć siłę znowu w sobie, żeby po prostu zmagać się z życiem codziennym, tak bym powiedziała. Dzięki własnej sile przezwyciężycie jakiś problem, jakiś kłopot, wyjdziecie z jakiejś trudnej sytuacji, będziecie się starać przynajmniej bardzo po prostu tę siłę psychiczną w sobie zachować. Co było, to było, jeszcze tak mi przychodzi, nie osądzam, przebaczam komu powinnam przebaczyć, powinienem przebaczyć, idę dalej. Okej, paź ognia, piątka wody, ale dzieci wasze, powiem wam szczerze, mogą dać wam troszkę popalić. Możecie przeoczyć jakąś możliwość, jeśli macie dzieci, to rozglądajcie się, kochani, bo te filmy też służą do tego, żeby może zauważyć niezauważalne, tak bym powiedziała. Jeśli macie dzieciaki, to rozglądajcie się dookoła, bo możecie przeoczyć jakąś możliwość fajną dla tych dzieci i później będziecie troszkę tego żałować. Żałować, że nie podjęliście tej decyzji, albo że żałować, że nie zauważyliście czegoś, ok? Natomiast 5, 6 września, optymizm, siła psychiczna, bądź kreatywna, droga rybo, pewna siebie, otwarta, bo mogą przyjść jakieś nowe wiadomości o czymś nowym dla ciebie ważnym, co cię gdzieś tam zaktywuje, tak to nazwę, do działania, więc po prostu staraj się zachować optymizm. Zobaczymy, co z zewnątrz. Ktoś ci pomoże w czymś, ktoś ci poda rękę. Ktoś ci pomoże w jakiejś podróży, ktoś ci pomoże się przemieścić, może ktoś ci pomoże przeprowadzić się, ktoś ci pomoże w czymś. To jest taka informacja. Poczujesz, że sprawy idą ku lepszemu, bo z zewnątrz dostaniesz jakieś wsparcie. Niekoniecznie, ale możesz, tak? Jakaś trudna sytuacja zewnętrzna się zakończy i to spowoduje wzrost wiary w siebie. No, zobaczcie, z zewnątrz szósteczka to jest piękna, piękna cyferka i może jakaś szóstka numerologiczna Wam pomoże, ale ogólnie rzecz biorąc jakieś dobre wiadomości z zewnątrz napływają i to powoduje, że Wy jakby odżywacie. Dobrze. Ale też ktoś może oczekiwać przekazać Wam jakąś dobrą wiadomość, która dla Was będzie dobra, poczujecie to i oczekiwać na Waszą odpowiedź, od razu powiem. Oczekiwać waszej odpowiedzi. Okay? Oczekiwać waszej odpowiedzi. Gwiazda, zobaczcie. To jest wynik. Optymistyczny, szczęśliwy czas. I tak jak tu, i tu, trzeba starać się robić jakby długoterminowe, optymistyczne plany. Tak jakbyście wychodzili z jakiegoś gorszego momentu. Tak jakbyście wychodzili z jakiegoś dołka, który może mieliście w ostatnich dniach. Nie wszyscy, prawda? Ale jakiś był zakręt, albo były jakieś, powiedzmy sobie, takie nieprzyjemne sytuacje, spadek formy, może trafiliście na jakieś toksyczne okoliczności, może zawodowe, tak może być, i to się zmienia. Jest jakby przełamanie, jest jakby ruch w tym lepszym kierunku. Czego Wam życzę, tej gwiazdy, kochani, Wam życzę. Trzymam za Was kciuki i zapraszam raki. Moje drogie raki, Wam również przypomnę, ponieważ już szósty zbliża się małymi, wielkimi, wielkimi już chyba krokami, że od 6 do 9 września wszystkie osoby, które zamówią czytanie prywatne, witam 20% rabatem. I teraz przechodzimy do czytania, tylko muszę w skupieniu przetasować karty. Ja mam taką potrzebę.
Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, słuchajcie. W zasadzie mam dobry nastrój, ale jakoś tak tasując karty i koncentrując się nad nimi, jakaś taka wrażliwość we mnie dodatkowa wzrosła nagle. Poczułam jakiś taki przypływ sentymentu jakiegoś, takiego rozrzewnienia. Dobra, zobaczymy. Król Ziemi, Rycerz Ziemi. Jezu, ile ziemskiej energii. Siódemka Ziemi i As Ziemi, słuchajcie. Ale muszę zacząć aż co z zewnątrz. Ósemka Wody, As Ognia. Ktoś odszedł, poszedł w coś nowego i może stąd to moje rozrzewnienie. No dobra, powiem tak, część z Was to mogą być, nie wiem, czy chcę to powiedzieć, ale tak poczułam, takie wzruszenie ze szczęścia, okej? Okay? Dobra, dla jednej osoby. Natomiast tak, co my tu mamy? Bardzo ziemską energię, wzruszenie ze szczęścia. Ktoś może chcieć zacząć coś z Wami od początku. Mogą się zdarzyć jakieś okoliczności zewnętrzne, które spowodują, że Wy w ogóle bardziej uwierzycie w siebie, bo tutaj mamy dużo dobrej ziemskiej energii. Mamy energię, powiedzmy sobie, zaakceptowania jakichś nowych możliwości, może zawodowych, które są Wam oferowane. Tak jakbyście wyczekiwały na odpowiedni moment, ale też, słuchajcie, ciężko pracowały nad czymś, pracowaliście nad czymś. Może ktoś zwróci Wam jakieś pieniądze, albo Wy dojdziecie do wniosku, że musicie w jakimś znaczeniu uszanować swoje zobowiązania, zamknąć jakieś rozpoczęte sprawy, zacisnąć zęby i po prostu zamknąć je, ok? Jest też jakby energia, która mówi o tym, że dzięki ciężkiej pracy, dużo ciężkiej pracy tutaj widzę i tak jakby nadchodzi jakiś... praca nad związkiem to też może być, to nie musi być praca w pracy. Wasza konsekwencja, spokój, powiedziałabym takie bardzo racjonalne podejście czasem do tematu, taka bardzo uzdrawiająca w ogóle, tak tutaj czuję taki spokój, naprawdę taką dobrą energię ziemską, bo wszystkie cztery karty są z trygonu Ziemi, zobaczcie, w trygonu monet. I one są w gruncie rzeczy bardzo pozytywne, łącznie z nową jakąś możliwością finansową, która albo zawodową, albo relacji, która też może być wynikiem Waszej ciężkiej pracy, tego, że byłyście konsekwentne, konsekwentni, wiedzieliście, czego chcecie, szliście za ciosem, zachowywaliście cierpliwość, nie popędzaliście, nie manipulowaliście, ok? To jesteście Wy na 5-6 września. Z zewnątrz są nowe możliwości, jest ten As Ognia i to jest, może Wam coś zostać zaoferowane, Wy tutaj macie Asa Monet, więc i przy marzycielu powiedziałam, że to może być tak. No wiele scenariuszy, słuchajcie. Jakaś fajna, poklepie Was ktoś w pracy, może po plecach, może za tym pójdzie jakby jakiś finansowy dodatek, tak? Może Wam się uda na przykład podpisać jakiegoś rodzaju dokumenty związane z Waszym mieszkaniem, z Waszym domem, z jakąś nieruchomością. Tak też może być. Jakiś rozwój kariery, rozwój Wasz zawodowy jest tutaj jakby, idzie do przodu ewidentnie. I to jest wynikiem moim zdaniem Waszej ciężkiej pracy. Ale też ta ciężka praca wynika z serca, które w to wkładaliście. Dla części z Was ktoś może zechcieć wrócić, ktoś, kto kiedyś odszedł, albo chce coś zmienić w relacji, w której jesteście, bo były jakieś, jakieś między sobą takie, powiedzmy sobie, przepychanki, albo utarczki, albo jakieś zachowania, które powodowały, że ta relacja w przeszłości była toksyczna. I może ta osoba chce odejść od tego, chce z Wami tworzyć jakby coś, co ma duże znaczenie dla niej, tak? I chce się rozwijać przy Was duchowo i emocjonalnie, tak? Może dla niej to też będzie spełnienie marzenia, że Wy dacie tę szansę. Tak bym powiedziała. I jest marzyciel, czyli no, uwierzcie w siebie, moje drogie raki. I chyba to jest ten moment, jeśli będziecie wyczuwać, że ktoś Wam coś proponuje, będziecie czuć intuicyjnie, że to jest ten moment, żeby właśnie podążyć za marzeniami, żeby wyciągnąć po to rękę. Jeszcze tak słyszę, wyciągnij po coś rękę. Okej? Jakby nie bądź za skromny, jeszcze tak słyszę. Dobra, nie udawaj, że, znaczy nie to nie, że nie udawaj, ale nie myśl, że tobie się coś nie należy, że tobie się nie należy to, co najlepsze.
Tak jeszcze słyszę, bo tak tutaj powiedziałabym, duże możliwości tworzenia czegoś na zdrowych zasadach, rozwoju zawodowego, zmiany pracy, w pracy coś fajnego i w związkach, powiedziałabym. Także słuchajcie, no nie spodziewałam się. Piękne czytanie. Uważajcie na siebie bardzo proszę, a teraz zapraszam skorpiony, moje drogie. Skorpiony, co dla Was? Skorpiony. Przypominam Wam również, skorpiony, że od 6 do 9 września, chciałam powiedzieć października, więc nie wiem, czy może dla kogoś ta data październikowa będzie jakoś ważna, zaraz zobaczymy. No, wszystkie osoby zainteresowane prywatnym czytankiem, witam 20% rabatem urodzinowym. I zaczynamy, słuchaj. Teraz już się koncentruję na kartach. Taki chill czułam, słuchajcie, jak tasowałam te karty, a jest dziesiątka ziemi. Możecie po prostu czuć się wyluzowani i możecie poczuć, że Wam się zaczynają rzeczy układać. Stabilność, taka stabilizacja. W tej czwórce ziemi ja bym tego nie odczytywała jako, powiedzmy sobie, skąpstwo, tylko albo takie, powiedzmy sobie, nazbyt rozrzutne, tylko działanie, tylko przy tych dwóch kartach razem powiedziałabym, stabilizacja, o tak bym to nazwała, że tak, może, nie na, może nawet dla niektórych stagnacja, ale może ktoś tego potrzebuje po prostu w tej chwili, nie chce wrażeń żadnych, jest mu dobrze tu, gdzie jest, o tak bym powiedziała, niczego nie szuka, niczego nie, jakby, wiecie o co chodzi, nie chce wrażeń, tak czuję, jest mi dobrze tu, gdzie jestem, ok? Jestem z tym ok, jest tak jak jest, czuję spokój, potrzebuję tego spokoju w tej chwili. Królowa powietrza. I dziewiątka żyje mi. A tak, robię porządek. Jest mi dobrze tak, jak jest. Jakby odcinam bullshit, bajki. Jestem zadowolony z siebie, nawet jeśli jestem singlem. Jestem zadowolony z siebie singlem, dbam o siebie, robię sobie małe przyjemności, tak? Lubię spędzać czas w samotności w najbliższych dniach, zastanowić się nad sobą być może. Prowadzę własny biznes, tak? Wszystko zaczyna się spinać, układać. Jest jakieś światło w tunelu, może dostaje część z Was nowy, jakby może 6 września, piątek, jeśli prowadzicie własny biznes, będzie dla Was jakimś ważnym dniem, ważnym wydarzeniem, może nowy kontrakt, może po prostu dobry dzień, tak? Jeśli chodzi o obrót, o przychód i tak dalej. No w każdym bądź razie powiem Wam tak, zupełnie szczerze. Jest mi dobrze tu, gdzie jestem. Tak czytam z tych kart. Czuję, że się zaczynają rzeczy spinać, jakby nie potrzebuję wrażeń. Wręcz powiedziałabym, tutaj jest ta potrzeba do tego, żeby oczyszczać dalej, jeszcze tak słyszę, z tego, co już nie jest dla Was. Nie chcę psuć tego, co mam, ok? Jeśli na przykład też zupełnie szczerze Wam powiem, taki duży wyluz z tego płynie i tak sobie myślę, że tutaj ktoś może Wam zaoferować jakąś nową propozycję, nową pracę, z uwagi na fakt, że jakoś tak niekoniecznie agresywnie i coś Wam może przyjść, o tak bym to nazwała, w domu jakaś niespodzianka, w pracy jakieś dodatkowe zlecenie i tak dalej, ale to wynika raczej, powiedzmy sobie, albo dostaniecie więcej niż się spodziewaliście, bo tu mamy tą kartę dziewiątki monet, która mówi o tym, że jeśli prowadzimy własny biznes albo w ogóle pracujemy zawodowo w handlu na przykład, no to zdarza się coś, co jest dla nas trochę niespodzianką, dostajemy więcej niż oczekiwaliśmy. Tak? Ale to jakby to ja też czuję duży spokój z tego, czyli tak jakbyście otrzymali więcej niż oczekujecie, bo o to nie poprosiliście, nie wyciągaliście ręki, byliście pewni tego, gdzie jesteście, z kim jesteście, jest mi dobrze tak, jak jest w tej pracy, tak? Wiem, kim jestem, ok? Wiem, co mam do sprzedania, wiem, jaką usługę oferuję, super to jest.
A z zewnątrz taki konflikcik, taki tak, konflikcik, a u was spokój kompletny. Komuś się coś nie uda. Jeśli będzie z wami coś negocjowała jakaś druga strona, to jakby to wam, to moim zdaniem to ją odetniecie albo użyjecie takich argumentów, które i tak spowodują, że otrzymacie swoje. Tak czytam. Ktoś niemądrze z wami postąpi. W tym znaczeniu, że jakby argumenty, których użyję, będą od czapy. Jakby no, niemądry jakiś tutaj, powiedzmy sobie, będzie bronił swojego zdania w taki sposób, który wy z łatwością po prostu rozbroicie. Tak, jakąś taką niemądrość tutaj widzę z zewnątrz. To mogą być negocjacje, wiecie, to może być jakby dyskusja o czymś. I jakby wy z dużym spokojem w ogóle na spokojnie to dokładnie. No, rozprawicie się z tym. Ale jeszcze wynik mamy tutaj 6 mieczy, czyli jakby ruch spraw do przodu w dobrym kierunku. Koniec jakiejś trudnej sytuacji. Okay? No i dla części z was może podróż. I ta podróż przy was często wychodzi, moje drogie skorpiony. Nie wiem, dla osób, które pracują na przykład czynnie zawodowo jako kierowca zawodowy, albo jesteście handlowcami, albo w ogóle jakby dużo wyjeżdżacie, to szczerze mówiąc też może być jakiś ważny wyjazd, ustanowiona informacja o ważnym wyjeździe, który zakończy jakiś trudny etap. Może na to czekaliście. Okej, okay? No wiecie co, powiem wam tak. Tutaj to cokolwiek to z zewnątrz napływa, to osobie się nie uda. Tak bym to nazwała. Tej osobie się nie uda. Tu duży spokój, duża stabilizacja i taki chill. A tu są nerwy z jakiegoś powodu. Niefajnie przekazane argumenty, niemądry wybór tych argumentów, tak? Słaba asertywność, tak bym to nazwała. Za bardzo takie, powiedzmy sobie, mylne poczucie, że gdzieś tam jesteśmy, nie mamy żadnego wyjścia z sytuacji, nie widzi innych alternatyw ta osoba. Znaczy, negocjacje, jeśli będziecie coś negocjować, to dostaniecie moim zdaniem więcej niż się spodziewaliście. O, to tyle chciałam powiedzieć. I tego wam życzę, słuchajcie, i może na weekend sobie gdzieś też wyjedziecie. Już tak prozaicznie sprawę ujmując, to w piątek wieczór stwierdzam, że to jest dla mnie nagroda, jeśli sobie gdzieś wyjadę, zaplanuję sobie jakoś fajnie weekend, bo to ta karta się też pojawia. Trzymam kciuki, uważajcie na siebie bardzo proszę i jesteśmy w kontakcie.